Czy nie dziwi Pana fakt, że w Polsce nie ma kas budowlano-oszczędnościowych? No, dziwi od dawna i ja nie do końca jakby to rozumiem. Zresztą kilkanaście lat temu chyba, nie? Powstała ustawa, która regulowała powstanie tego typu instytucji. One miały być zakładane chyba przez banki i tak dalej. Tam, o ile dobrze pamiętam, nie pojawiło się jakieś rozporządzenie, które miało jakby tam właśnie tak naprawdę uruchomić te przepisy. Mnie się wydaje, że to jest taki jeden z elementów, który my, że tak powiem, cywilizowałby nasz rynek mieszkaniowy, czyli w końcu moglibyśmy na przykład dzięki kasom oszczędnościowo-budowlanym się dowiedzieć tak naprawdę, jaki jest tak naprawdę popyt na te mieszkania, prawda? Bo jakby kasa z założenia jest dla osób, które chcą odłożyć środki na wkład własny, prawda? No właśnie, jak ta kasa działa? Czyli w kasie się oszczędza pieniądze przez jakiś czas, tak. Państwo wspiera to oszczędzanie, tak. I po pewnym czasie można kupić mieszkanie, albo wziąć kredyt na to mieszkanie, tak. Na preferencyjnych warunkach. Tak. No znaczy to modelowo to w innych krajach, w których te kasy funkcjonują, no to ta kasa tak naprawdę służy nie tyle do odłożenia na całe mieszkanie, co do odłożenia na wkład własny na to mieszkanie, tak? Czyli te, powiedzmy, nasze 20%, które dzisiaj obowiązuje, powiedzmy, jako podstawa, bo oczywiście są od tego odchyły, ale powiedzmy te 20%, to przez kilka lat na przykład dzisiaj, nie wiem, rodzice dla swojego dziecka na przykład, tak? Dwuletniego zaczynają odkładać, przez 20 lat odkładają, na przykład dziecko wchodzi w dorosłe życie i tam ma odłożone te 20%, które z jednej strony jest w jakiś tam sposób oprocentowane, modelowo tak, że przynajmniej bezpiecznie, czyli nie wolno jakby tym kasom inwestować tych środków, powiedzmy, w ryzykowne instrumenty, to muszą być instrumenty bezpieczne, powiedzmy papiery na przykład Skarbu Państwa, prawda? Wystarczy, żeby one były oprocentowane na tyle, żeby nie zjadała ich inflacja. Do tego w zamian za to oszczędzanie państwo jeszcze co roku dopłaca jakąś tam premię każdemu oszczędzającemu, prawda? No i w ten sposób na przestrzeni iluś tam lat gromadzi się ten kapitał, który, powiedzmy, powoduje z jednej strony to, że no, to są jakieś tam oszczędności obywateli, z drugiej strony, że później, kiedy kolejne pokolenia wchodzą jakby na rynek pracy czy w dorosłe życie i w efekcie na ten rynek mieszkaniowy, nie muszą się nadmiernie zadłużać, tak? Czyli szukać możliwości, nie wiem, wpłacenia, kupienia mieszkania bez wkładu własnego albo na przykład z 10% wkładem własnym, resztę ubezpieczona i tak dalej, bo takie różne możliwości oczywiście są. Tutaj jest normalnie 20%, które powiedzmy jest odkładane w dłuższej perspektywie. Z kolei dla deweloperów czy dla państwa, dla rządu jest informacja, ile tak naprawdę osób chce kupić to mieszkanie, w jakiej perspektywie czasowej i tak dalej, i tak dalej. To są takie rzeczy, które myślę na pewno byłyby bardzo pożądane. Z punktu widzenia banków też jest istotna korzyść, ponieważ banki mają ulokowane u siebie pieniądze, które na pewno nie będą wycofane za chwilę, prawda? Bo banki narzekają na to, że nie mają długoterminowych lokat, tylko mają krótkoterminowe i to im utrudnia funkcjonowanie. Więc to jest także korzyść dla sektora bankowego. No tak, jeżeli podejdziemy w ten sposób, to prawda, mogłyby się poprawić też bilanse bankowe, czyli być może kredyty jest to sposób na równoważenie długiego. Ale kredyty może byłyby tańsze dzięki temu. Wiesz co, no mnie się wydaje, że... Byłby kredyt ze stałą stopą procentową, no, prawda? Tak. Ze stałą niską stopą procentową, okej, okay, w zamian za to, że ta osoba, powiedzmy, przez te kilka czy kilkanaście lat faktycznie te pieniądze w tym banku odkładała. Myślę, że tak, no to że jakby ja się śmieję, natomiast okej, okay, to jakby wszyscy mieliby korzyść z tego. Ja tak to oceniam, nie? To jest taka sytuacja win-win, nie? Gdzie, powiedzmy, przeciętny obywatel naszego kraju ma możliwość systematycznego odkładania pieniędzy na bardzo konkretny cel, na przyszłość swojego dziecka, z gwarancją taką, że te pieniądze po prostu nie są zjadane przez inflację. Z drugiej strony, że one po prostu nie będą inwestowane w jakieś ryzykowne instrumenty.
Z drugiej strony bank ma tą pewność, że po prostu te pieniądze faktycznie są lokowane w banku na długi okres. I potem w ramach jakiejś tam premii za to wieloletnie oszczędzanie może właśnie udzielić takiej osobie kredytu właśnie jakiegoś tam preferencyjnego. No to myślę, że to jest super generalnie mechanizm, tak? Ja tu widzę same korzyści.